Postaci z bajek, pojazdy, czołgi, a nawet całe miasta. Wszystko zrobione z klocków. W Wodzisławskim Centrum Kultury miała miejsce czwarta edycja Yeti. I to jest taki nasz wymyślony konkurs dla miłośników Lego, majsterkowania, eksperymentowania. Robot saperski, który rozbija bomby. No, przerósł mistrza, tak. Ja już nie wiem, bo zrobić tego, co on robi w tej chwili. Dinozaury z Lego i ludki, które uciekają. Drzewo, konie. Od jego domek i most i strumyczek. Lego ludka z jego statkiem kosmicznym. Na pewno pomaga rozwijać wyobraźnię u dzieci. Pomaga, nie wiem, zdolności manualne rozwijać, bo klocki małe, jak są, dzieci składają po prostu. No i zabawa najważniejsza chyba. Zasady tego konkursu są proste. Uczestnik buduje w domu ze swoich klocków Lego dowolny projekt i zgłasza go do konkursu. Tutaj pracę ocenia jury. Z każdego, czy z Duplo, czy zwykłego Lego można stworzyć naprawdę ciekawe rzeczy. Już tutaj można zobaczyć po prostu, nie dość, że twory, ciekawe twory naprawdę. Z samych podstawowych części wszystko można złożyć. Yeti odbywa się raz w roku, ale pomysłodawcę imprezy Antoniego Dudę w murach Wodzisławskiego Centrum Kultury można spotkać o wiele częściej. Prowadzi tutaj bowiem Klub Młodych Odkrywców oraz sekcję Legomaniaków. To będzie 10. jubileuszowa błękitna wstęga balatonu. Klasyczny cross w terenie leśnym na Wodzisławskim Balatonie wystartuje 31 marca. Trasa biegnie głównie ścieżkami szutrowymi oraz leśnymi duktami z niewielkim fragmentem asfaltu. Zapisy elektroniczne na bieg już ruszyły. Bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jest fajne. Bardzo fajne. Wraz z końcem ferii zakończyła się akcja Zima w mieście. Miejskie jednostki przygotowały łącznie 76 wydarzeń. Od sportowych przez kulturalne po edukacyjne. Z oferty skorzystało łącznie 3286 osób, w tym 2114 dzieci oraz 1772 osoby dorosłe.